Zobaczcie tutaj. Ła, jak się zazłociło. Jak się zazłociło. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Cześć i czołem, witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was serdecznie na poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Jestem w miejscu znanym już Wam z wcześniejszych filmów. Jestem na tak zwanym żetonowym polu. Przyjechałem tutaj na 2 godzinki i liczę, że uda mi się znaleźć jakiś żeton, ale nie tylko. Już mam pierwszy sygnał, którym mogę Wam się pochwalić. Z tego oto dołeczka wyciągnąłem monetkę. Jest to moneta jednofeningowa, cynkowa. Tak zwana moneta wojenna, drugowojenna z 1940 roku. A tuż obok kolejny sygnał. Pojawiła mi się krągłość. Będzie to prawdopodobnie kolejna moneta. Ale za chwilę wspólnie z Wami przekonam się o tym. Jest tutaj, zobaczcie. Zobaczcie, co to jest. Co to jest? No pewnie, że jest to moneta, ale mocno złachana. Taka zarośnięta tym polnym syfem. Spróbujemy coś z tym zrobić na szybkiego. Podczyścić, żebyśmy mogli zobaczyć, co to jest za moneta. Czy coś nam się tutaj ujawni. No, na razie jeszcze nic nie widać, nic nie widać. Będzie pewnie ciężko. Niestety trzeba będzie popracować troszkę nad tą monetą, żeby wydobyć te wszystkie walory, zobaczyć, co to w ogóle jest za moneta. No ale to zrobimy oczywiście po powrocie do domu. A tymczasem ja idę dalej. Jest, mam żeton. Już Wam pokazuję go z bliska. Wspólnie go sobie tutaj oczyścimy. Ściągniemy najpierw tą bryłeczkę, żeby się przekonać, czy aby na pewno to żeton. A jak, zobaczcie. To sobie za chwilę przeschnie. O, to sobie za chwilę przeschnie. I możemy to sobie wyczyścić i na 100% będzie to żeton z Grafschaft Gross Brunau. Druga strona czysta. Do czego służyły takie żetony, to już wiemy. Ja Wam tylko przypomnę. Początkowo taki żeton dostawała osoba, która pracowała na tej roli. Później pracownik mógł to wymienić w lokalnej karczmie, sklepie czy też młynie na towary. Później jak zniesiono pańszczyźniane, takie żetony były wymieniane na kasę. Umownie ustalano, ile taki żeton ma wartości. No i na podstawie tej umowy między właścicielem pola, majątku, a pracownikiem później to wszystko było regulowane. W związku z tym znaleziskiem nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Na tym polu znalezionych jest już ponad 100 takich żetonów. Kto je wyrzucił, jak to się stało, w jakich okolicznościach, tego pewnie już nie dowiemy się nigdy. Możemy jedynie dorobić tylko swoją teorię do tej sytuacji. A w międzyczasie kolejny sygnał to klamra. Klamra, która jest mosiężna i też tutaj ma metalowy element do zapinania. Oczywiście on skorodował. Jest kolejny sygnał, lekko podkopałem i praktycznie był na powierzchni ziemi. Jest to taki, no nie przesadzam, taki guzioł. Sygnał był mocny, słuchawki podbiło i rozczarowałem się, bo myślałem, że będzie coś większego. Natomiast jest to tylko guzik. No dobrze, jestem też zadowolony z tego
wykopanego guzika, guzik z brązu arsenowego w bardzo dobrym stanie zachowania. Nawet jest tutaj uszko i to w dobrym stanie zachowania, jak mówiłem wcześniej. Przeszedłem kilka kroków dalej, kolejny sygnał, a tym razem naparsteczek. Zobaczcie, jaki ładny naparstek uchował się na tym polu. Jakaś kobitka pewnie miała go przy sobie, będąc na polu, wykonując tutaj pracę i go zgubiła. Dosyć mocny sygnał, ale gdzieś to jest tutaj na wierzchu. Zaraz to sobie ogarniemy. Gdzie to jest? 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 Nie widzę tego. Nie widzę. No co jest? Tutaj jest gdzieś. Tutaj gdzieś. No. No weźcie. Gdzie mi ten sygnał ucieka? A. Mam go już tutaj gdzieś. Zaraz sobie go cały czas. A jest. Zobaczcie. Zobaczcie tutaj. Ła, jak się zazłociło. Jak się zazłociło. Nie, nie. Złoto Weimaru. 10 renten feningów. Ła. Ale przybrudzonej to dosyć mocno, z którego roku? Z 1924. No ale i tak się cieszę, bo jest kolejna już moneta z tego miejsca. Moneta popularna, moneta 10-feningowa, 10 Rage Fening z kłosami. Znacie już te monety, ci co kopią, chodzą z wykrywaczem, poszukują, to mają dosyć często podczas swoich poszukiwań takie znajdki. Natomiast osoby, które nie miały nigdy styczności, to muszę wam powiedzieć, że wygląda jak złota moneta. Natomiast to jest moneta wykonana z domieszką brązu i innych stopów. Między innymi stosuje się taki stop do produkcji jakichś śrub do statków. Stop ten jest odporny na korozję, na sól. I kolejny guziczek, tym razem mniejszy guziczek, taki malutki guziczek, mówiąc potocznie, i pięknie zdobiony. Natomiast co rzuca się od razu też w oczy, albo co czuć, to większą wagę tego guzika. Wykonany jest albo z ołowiu, albo z jakiegoś innego stopu, może nawet i z brązu. A tym razem kolejny guziczek, inna forma guziczka, taki jakby ostukiwany po bokach, co nadało mu fajny, taki atrakcyjny wygląd. A tym razem też taki malutki guziczek z jakimś napisem EWS albo coś w tym stylu. A druga strona jest w piasku, jest uszkodzony. A ta znajdka, co wam przypomina? Bo mi aniołka. Podkopałem, wrzuciłem tego aniołka na zewnątrz i tak się przygląda. Mówię, co to jest? Mówię, co mi to przypomina? Co? Do czego to można porównać? A to jakiś wycięty z blachy aniołek. Bynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczcie jeszcze raz sami. No i ewentualnie potwierdźcie lub zaprzeczę to, co mówię. Zobaczcie. Aniołek czy nie aniołek? Oto jest pytanie. A może jakiś amor? Bo też tak można to skojarzyć, tą moją znajdkę. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? A jest blaszka. A nie. A nie.
A nie, to nie jest blaszka, jak myślałem. Zobaczcie sami. Od razu widać, co to jest. Jest to stara niemiecka zapalniczka. W międzyczasie zmieniłem pole, bo tam już się zrobiło w miarę czysto sygnałów, że to nowych nie było. A wracając do tej zapalniczki, już wam pokazuję ją z bliska. Szkoda, że nie jest kompletna, że ten element do skrzesania iskry i tej góry nie ma, ale muszę wam powiedzieć, że i tak jest to bardzo ciekawa znajdka, bo taki zapalniczek to się na co dzień dużo nie trafia. To są pojedyncze już egzemplarze, które zachowały się w ziemi. Spróbuję ustalić rok produkcji tej zapalniczki, ale wydaje mi się, że gdzieś to jest XX wiek. Tylko może się uda wygooglać jakąś dokładniejszą datę. Tutaj kolejny sygnał, ale taki dosyć mocniejszy. Coś leży na zewnątrz. Zaraz sobie to wyciągniemy. Jest i pimpek i zobaczymy, co to jest. Gdzie to jest na żywo? Tu jest. Zobaczcie. Tu. A co mi tutaj szwankuje? Aha, jest krążek, zobaczcie, co to jest. 20 zł perelowskie z 1976 roku. Pięknie zachowana moneta z poprzedniej epoki PRL-u. A na oko taka duża butelka po szczepionkach i lekarstwach dla zwierząt, które tu się wypasały. Kolejny ładny sygnał. Podkopiemy go i wyciągniemy. Gdzieś już jest tutaj praktycznie na wierzchu. A, jest tutaj. Tu. Jest kolejne złoto. Kolejne złoto Weimaru. Widać je tutaj w tym moim urobku z łopaty wyrzuconym na powierzchnię. Tutaj się ładnie ujawnia. Zobaczcie. Jest i kolejne złoto Weimaru. Piękne. Widać kłosy. Widać datę 1924 rok. Widać nominał 5, ale awers jest podniszczony. No, takie warunki, ale jest kolejne złoto Weimaru. Tylko się pozostało cieszyć. I pozostaje się tylko cieszyć, no bo jak się tu nie cieszyć? Jak nawet i pospolite, popularne monety wychodzą, no to ja przez te 2 godziny tutaj tych sygnałów nakopałem. Także cieszę się niesamowicie. Dobiega praktycznie już wieczór, zaraz będę musiał kończyć poszukiwania, ale jeszcze może się uda coś znaleźć. Jeszcze tutaj pobiegam chociaż z 15 minut, 2-3 sygnały i wtedy kierunek dom. I jeszcze jeden rzut oka na tą monetkę, co znalazłem. Proszę bardzo. No i idziemy dalej. Jest kolejna moneta. Podniesiemy ją wspólnie z ziemi i zobaczymy, co to jest. Bo ja widzę tylko na razie coś okrągłego. Jest tutaj, zobaczcie. Co to jest? Przeczyścimy. A, zjechana mocno. Ale to będzie... jeden fenik. Myślałem, że to silber grosz. Ale i tak się trzeba cieszyć. Zobaczcie. Stan taki zajechany. Może jak ją podczyszczę, to coś jeszcze z niej wyjdzie. Jeden fenik, tysiąc któryś tam rok. Po oczyszczeniu będzie widać. Także te pole też mnie za bardzo nie chce do domu puścić. Zostań, Krzysztof, bo schodzę cały czas drobnymi krokami do samochodu, żeby stąd odjechać. A tu zostań. Jeszcze coś tu będzie. No zobaczymy, czy będzie, czy nie. Zostało mi jeszcze do przejścia 200 metrów.
tutaj jaki duży dekel od czegoś. Tutaj był przytwierdzany, jest jeszcze ten taki nit, bezpiecznik nasadzany na coś. I jeszcze takim rzutem na taśmę, praktycznie przy samym samochodzie, podkopuję sygnał, czuję, że ten sygnał gdzieś jest na wierzchu. Przerzucam, patrzę, a tu moneta. Aż sam nie chciałem w to uwierzyć, ale no, to jest fakt. Zobaczcie ją. O, tutaj na lepszym świetle jest i rodzynek z PRL-u. Jedna złotówka aluminiowa. I też z 1976 roku, jak ta poprzednia polska moneta. Także jest komplet. Jest 20 zł i jest złotówka. Także co mogę powiedzieć? Jest fajnie. Widać, że pomimo, że pola schodzone, ciągle coś na nich wychodzi. Wystarczy, że tylko maszyna rolnicza podrzuci ziemię, lekko przerzuci, już coś się pokazuje. I to jest takie najfajniejsze w tych poszukiwaniach, że jak jest fajne miejsce, to zawsze coś będzie. O. I do takiego miejsca się wraca, tak jak ja dzisiaj to zrobiłem. No, żegnam się z wami. Szkoda, bo muszę schodzić z tego pola, bo tutaj na pewno jeszcze ciekawie się zapowiada, że coś tutaj jeszcze będzie, ale to zobaczycie w następnym odcinku, bo ja tutaj wrócę. Także serdecznie was wszystkich pozdrawiam, życzę wam wszystkim zdrówka, sukcesów na poszukiwaniach i nie tylko, sukcesów na linii zawodowej, jak i też prywatnej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie tylko taktycznego lajka, komentarz, no i zasubskrybujcie kanał, jeżeli ktoś nie subskrybuje, zobaczy nasze przygody. Następnym razem zabiorę Ewelinkę, niech też sobie coś pokopię. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.